Cześć, tu Michał. Dziś zapraszam Was na Velo Czorsztyn. Chciałem się przekonać, czy faktycznie szlak rowerowy wokół Jeziora Czorsztyńskiego, zwany Velo Czorsztyn, jest jednym z najpiękniejszych w Polsce. Wracając ze słowackiego raju, zatrzymaliśmy się w Nicicy. Zabiara generalnie zjeżdża z tej górki, żeby nie podjeżdżać, nie? Ale z drugiej strony deska musisz wjechać, nie? Tam jest przeprawa. Zaczynamy Velo Czorsztyn, na początek podjazd, potem zjeżdżamy, tam jest ten Łęk gdzieś tam z tyłu, bo tam jeszcze jest za tym, nie? Kawałek jeziora. Tam jest to pole kempingowe, objeżdżasz z drugiej strony, jedziesz cały czas tutaj wzdłuż i potem się przeprawiasz na drugą stronę do zamku. I to jest wszystko. Więc to jest pikuś, nie? Tylko ten podjazd pierwszy. No i podobnie, że jest najładniejsza ścieżka, nie? Dobra, wyciągnij mi, podłączymy lękę. Cały szlak ma około 40 km i oferuje przepiękne widoki na jezioro, góry oraz zamki w Nidzicy i Czorsztynie. Trasa jest zróżnicowana pod względem trudności, z odcinkami bardziej płaskimi i relaksującymi oraz kilkoma podjazdami, które mogą stanowić wyzwanie. Szczególnie podjazd do miejscowości Falsztyn. Znajduje się on na wschodnim brzegu Jeziora Czorsztyńskiego i jest jednym z najbardziej charakterystycznych fragmentów trasy. Najsłabniejszy podjazd na Velo Czorsztyn. Choć podjazd może sprawiać trudności, to widoki, które oferuje, są warte wysiłku. Największy podjazd mamy z głowy. To właśnie to miejsce jest jednym z najczęściej fotografowanych punktów na trasie. Najsławniejsze miejsce na zdjęcia. Robimy sobie selfie. Sukces niebywały. Wyciągnąłem rodzinę na Velo Czorsztyn. Dlaczego sukces? Sukces. Zaraz zobaczymy, jakie są reakcje. Jak się jedzie? Gorąco. Daję radę. Jestem z siebie dumna. Podjechałam. Czerwona jesteś jak flaga. No kurde, 32 stopnie, podjazd 7%, 4 km. To dla 7% mnie, powinno to być... To dla mnie świat. Ale 7%, czy to znaczy, że 7%? Trasa ma z przeprawą jakieś 28 km. Niecałe 30. Jest mniej niż na wieś. Jakby ktoś chciał jechać dookoła bez przeprawy, to jest jakieś 40, nie? No ale po drogach publicznych jest dużym ruchem. No nie, my pojedziemy. My się przeprawimy. Już musiała ponad tego. Płot! Kręcę koła, słońce, twarz. Velo Czorsztyn, piękny szlak. Poszuk dur i wód jak snak. Podróż woła mnie, co to jest. Jest dalej wody tu. Szlak nas niesie światem. Trasa jest dobrze oznakowana. W niektórych miejscach znajduje się dość dużo barierek ochronnych, które w założeniu mają zwiększać bezpieczeństwo rowerzystów. Choć ich obecność ma chronić przed wypadnięciem z trasy, wielu rowerzystów uważa, że miejscami jest ich za dużo. Ocenę pozostawiam Wam. Szlak Velo Czorsztyn jest integralną częścią większego projektu rowerowego, jakim jest Velo Dunajec. Jezioro Czorsztyńskie to sztuczny zbiornik wodny, powstały po budowie zapory na Dunajcu, co czyni krajobraz jeszcze bardziej unikalnym. Trasa Velo Czorsztyn jest dobrze przygotowana pod kątem infrastruktury dla rowerzystów. Na trasie znajdują się miejsca odpoczynku, punkty widokowe oraz małe bary i kawiarnie. Jezioro można objechać w całości, ale trzeba nadrobić kilka kilometrów. Jest możliwość skorzystania z promu, który kursuje między zamkiem Czorsztyn a Nidzicą. Dzięki temu można skrócić trasę i jednocześnie cieszyć się wyjątkową podróżą przez jezioro. Lęka złapała jelitówka i zbliżała się burza w naszym kierunku, więc nam to rozwiązanie bardzo pomogło. To również świetna okazja do odpoczynku i podziwienia panoramy gór i zamków z perspektywy wody. Szlak Velo Czorsztyn to doskonały sposób na aktywny wypoczynek wśród pięknych krajobrazów polskich gór. To świetny wybór zarówno na jednodniową wycieczkę, jak i element dłuższego pobytu w regionie Pienin i Podhala. Jezioro i jego okolice są częścią Pienińskiego Parku Narodowego, co zapewnia czystą przyrodę, dzikie zwierzęta i bogactwo krajobrazów. Za nami ładna panoramka na Tatry. A mi wychodzą te zdjęcia jak kultury za krzewem. No. Jaki fotograf takie zdjęcia? Ha, ha, ha. Lęka korzystała ze wsparcia elastycznej linki holowniczej TraxFlex. Bardzo fajne rozwiązanie na wyrównanie możliwości kondycyjnych. Zrobię oddzielny film na temat tej linki.
Za naszą trójkę 4,5 dychy. Zobacz, płytko lęka, zobacz, w tej skale. Zobacz. Po tej skale chodzą. Tam już tamę widać. O, musimy jeszcze tylko od zamku tam dojechać do parkingu. Nie wiem, 500 metrów może. Ładny ten zalew. Wero Czorsztyn i dalej wylodnając do nowego targu, miałem jeszcze okazję przejechać w ramach wyprawy dookoła Tatr. Zerknijcie. Na dziś to wszystko. Cześć!